Szanowni Państwo, jest mi niezwykle przyjemnie spotkać się z Państwem w tak miłych okolicznościach. Pierwszy wieczór Nowego Roku spędzimy razem, witając nowe stulecie Pruszkowa. Rozpoczynanie Nowego Roku uroczystym koncertem stało się już naszą pruszkowską tradycją. Niezawodny Kościół Świętego Kazimierza staje się nie pierwszy raz naszą filharmonią. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza, prałata Mariana Mikołajczaka, który po raz kolejny wnosi swój nieoceniony wkład w życie kulturalne Pruszkowa. Od lat staramy się razem, żeby przekraczając próg Nowego Roku, zaczynać go dobrze, w dobrym nastroju, od muzycznego akcentu. Wejdźmy w drugie stulecie dziejów Pruszkowa ze sztuką na najwyższym poziomie i w najlepszym wykonaniu. Przed Państwem muzycy z Wrocławia, znana daleko poza granicami naszego kraju Orkiestra Kameralna Narodowego Forum Muzyki Leopoldinu. Życzę Państwu wrażeń podczas dzisiejszego koncertu i dobrych początków. Jak i pierwszy dzień Nowego Roku, takie dni pozostałe. Pozwólcie Państwo, że złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne, by kolejny rok, który dziś stawia pierwsze kroki, przyniósł nam wiele satysfakcji i oszczędził niemiłych niespodzianek. Wszystkiego dobrego w 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Dzisiejszego wieczora wysłuchamy koncertu Orkiestry Kameralnej Narodowego Forum Muzyki Leopoldinu z Wrocławia. Zespół został założony w roku 1978, nagrał kilkanaście płyt, jest laureatem m.in. Fryderyka, koncertuje w Polsce i na europejskich festiwalach muzycznych. Obecnie pracuje pod kierunkiem Helmuta Roth, dyrektora artystycznego, profesora Uniwersytetu der Kunst w Berlinie oraz Royal Academy of Music w Londynie. Za dzisiejszy koncert rozpocznie arcydzieło literatury smyczkowej, czyli Zima z 4,5 roku Antonio Vivaldiego. Formalnie trzyczęściowy koncert skrzypcowy skomponowany w roku 1720 stanowi znakomity przykład muzyki ilustracyjnej, czyli takiej, która naśladuje zjawiska świata zewnętrznego, w tym przypadku uroki zimy, której za oknem nie bardzo mamy, ale dzięki muzyce może będziemy mogli ją poczuć. Części koncertu Allegro non molto, largo, allegro. Przed Państwem Orkiestra Kameralna Narodowego Forum Muzyki Leopoldinu pod kierunkiem koncert mistrza Krystiana Danowicza i Zima Antonio Vivaldiego. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
innego obszaru estetycznego. Przed nami nastrojowe dzieła muzyki filmowej i wokalnej. Amelia, Żana, Piera, Żaneta i dziecko Rosemary Domona Polańskiego to obrazy, które zdobyły uznanie na całym świecie. Także za sprawą muzyki, która od wielu lat wiedzie niezależne od filmów, do których została skomponowana życie. Jan Tiersen stworzył muzyczny świat Amelii, Amelie Waltz, to dziś najlepiej znany temat z tego filmu. Krzysztof Komeda skomponował kołysankę, motyw przewodni filmu Polańskiego pod oryginalnym tytułem Sleep Safe and Warm, który wszedł na stałe do kanonu motywów wykorzystywanych przez wielu twórców, m.in. Tomasza Stankę, Leszka Możdżera czy Emmanuel Zanier. Na zakończenie tej części zabrzmi Amor de Misère z repertuaru Edith Piaf. Utwór ten pierwotnie nazywał się Le Foul i był walcem osnutym na motywach peruwiańskich, który w latach 40. XX wieku stał się lokalnym przebojem w Ameryce Południowej. Edith Piaf 20 lat później przypadkowo odkryła go podczas jednej ze swoich tras koncertowych i zaprezentowała całemu światu w wersji francuskojęzycznej, zapewniając mu artystyczną nieśmiertelność. Walca Amelii, kołysanka z filmu Dziecko Rosemary oraz Amor de Misère z repertuaru Edith Piaf w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Narodowego Forum Muzyki Leopoldinum. Thank you.
walca, przed nami kolejne trzy jego mistrzowskie odsłony. Na początek Capriccio walc, opus 7 Henryka Wieniawskiego, następnie walc serenady Edur, opus 22 Antonina Dworzaka oraz walc numer 2 Dimitra Szostakowicza. Thank you.
utwory, które wprowadzą nas w nastrój zbliżającego się karnawału. Będą nimi Karnawał Wenecki Giovanni Maradiego oraz dwie najznakomitsze kompozycje mistrza tanga argentyńskiego Astora Piazzolli, Oblivion i Libertango. Te kompozycje Piazzolli dzisiaj zabrzmią oczywiście wyjątkowo, nie tylko z racji na to, że pan Krystian Danowicz pochodzi z Buenos Aires, ale także dlatego, że jego ojciec miał przyjemność i zaszczyt grać u boku samego Astora Piazzolli. Przed nami ostatnia odsłona dzisiejszego koncertu. Orkiestra kameralna Napolinum pod przewodnictwem Krystiana Danowicza.
Chciałem zapytać, czy koncert się podobał? Tak! Było to takie odpowiedzi, się spodziewaliśmy. Korzystając z okazji, chcieliśmy oczywiście Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu orkiestry z okazji nowego roku 2017. Oczywiście mamy dla Państwa małą niespodziankę. W zasadzie ma dla Państwa małą niespodziankę członkini naszego zespołu. Może przedstawię naszą artystkę. Przed Państwem wystąpi jedna z najbardziej zapowiadających się gwiazd z polskiego show biznesu, Aleksandra Mugaj. Par la foule qui